Umiejętności, które poprawiają jakość życia jest mnóstwo, ale gdybym miała wybrać dwie super kluczowe, absolutnie top, to bym wybrała te, o których dzisiaj opowiem. Zapraszam. Często dostaję takie pytania przez wiadomości, maile, czy w spotkaniach jeden na jeden. Takie pytania, no ale co jest najważniejsze, nie? Takie, takie, żeby coś gdzieś naświetlić, taką naprawdę naj, najważniejszą rzecz, która naprawdę pomoże żyć. No i oczywiście to pytanie jest po pierwsze zrozumiałe, ale z drugiej strony niesłychanie trudne, bo my jako ludzie nie działamy na jednej zasadzie. Nie, nie ma takiego ustawienia, które w sobie wklepie w głowę i od tej pory wszystko będzie z górki. No raczej to tak nie działa... Jesteśmy bardzo złożonymi istotami, w związku z czym tych odpowiedzi byłoby bardzo dużo, gdyby temat wyczerpać. Ale dzisiaj zaszalejemy i dzisiaj spróbujemy sobie gdzieś zawęzić to do dwóch, właśnie do dwóch punktów. Pomyślałem sobie, że trzy to już będą, to będzie za dużo. Z mojej strony to będą dwa. Ciebie poproszę o to, żebyś dodał lub dodała trzeci w komentarzach, oczywiście czwarty, piąty, jakikolwiek chcesz, pięćdziesiąty. Ale chodzi o takie kluczowe umiejętności, które naprawdę w codziennym życiu bardzo się sprawdzają i pomagają sobie z tym codziennym życiem radzić. Radzić tak, żeby, żeby i wyjść z różnych um, trudnych sytuacji bez szwanku albo z małym szwankiem, i żeby jednak też były te przestrzenie, w których umiemy się cieszyć tym, co fajne. A zatem trochę umiejętności przetrwania, ale i też wzrostu. Co to takiego jest? Jak to można by było nazwać? No i już przechodzimy. Dwa punkty. Pierwszy z nich to ciesz się, kiedy jest dobrze. No i tutaj coś, co może się wydawać na pierwszy rzut oka dosyć oczywiste. No jasne, mam się cieszyć, kiedy to jest dobre. Dobrze. Kiedy dzieje się dobrze. Jakieś, jakieś dobro mnie spotyka. Ale powiedz mi, tak naprawdę się dzieje, że ty naprawdę każdą komórką swojego ciała, jeśli tam czujesz tą radość i pozwalasz jej w sobie osiąść i się podelektować nią i tym stanem, czy może jest tak, że jeżeli się dzieje coś złego, nie, nie złego, dobrego, właśnie, jeżeli się dzieje coś dobrego, podkreślę, to za chwilkę w jakiś sposób. Ten czy inny za chwilę ci podam, jakie są popularne sposoby, Twój umysł, gdzieś, Twoje myśli, starają się to zniszczyć. Starają się gdzieś podkopać to, tą dobrą sytuację, dobrą okoliczność, a przez to odbierają ci prawo do tego, żebyś się cieszył lub cieszyła, i odbierają samą, samą radość. Jak to się dzieje? No Na przykład może to wyglądać tak, że kiedy spotkacie się coś dobrego, od razu pojawia ci się myśl, no dobra, to ciekawe, co teraz złego na mnie trafi, nie? To co, co za piorun z nieba mnie trafi, skoro mi się zdarzyła taka fantastyczna rzecz. Nie? Wygrałam w Totka, dostałam awans, poznałam cudowną osobę, o której marzyłam. To tego dobra już jest za dużo, tak mi mówi mój, mój umysł. I sobie myślę, no to teraz coś mnie tak uderzy z tyłu gdzieś tam w głowę, że się nie pozbieram. Czyli to jest takie od razu podkopywanie tej radości. Co się wtedy dzieje? No to, że w ogóle nie ma przestrzeni i nie ma czasu na to, żeby się faktycznie trochę tym podelektować, żeby sobie pomyśleć, okej, okay, ja zasłużyłam na to. Ja dużo zrobiłam, żeby dostać ten awans. To nie jest przypadek. Ja na to zapracowałam. Ten moment. Jest fantastycznym momentem w moim życiu i nie pozwolę jakimś myślom, które chcą mi go popsuć, dojść do głosu. Nie, ja właśnie specjalnie zrobię cały, całą pauzę tylko na to, żeby ta radość mogła we mnie zaistnieć. Tak jak mówiłam, w każdej komórce, komórce ciała. To jest jeden ze sposobów. Są kolejne. Na przykład, kiedy spotyka nas coś dobrego ze strony innych ludzi, czyli. Nie wiem, dają nam komplement, dają nam prezent. Cokolwiek chcą nam okazać jakieś dobro. Do nas przychodzi coś dobrego, co czego się nie spodziewaliśmy. No to co robimy? Powiedz tak szczerze, co wtedy robisz? Czy przypadkiem nie pojawić się? Eee, nie, to co w ogóle, nie, gdzie ja ładnie wyglądam? No gdzie? Nie, ta stary sweter absolutnie. Czyli spychasz to dobro. Czyli nie cieszysz się? bardzo wielkim powodem do radości. Ktoś ci przyniósł prezent, ty to odtrącasz i mówisz, nie, mm, to nie prezent, nie cieszę się. Albo, kiedy ktoś robi jakiś bardzo pozytywny gest w, twoj, w, twojej, w twoją stronę, ty to dyskredytujesz i gdzieś tam pojawiają się jakieś podejrzenia, że to co, czego ona ode mnie chce, tak naprawdę, nie? O co jej właściwie chodzi? Bo to nie może tak być, przecież. Że ludzie mi sprawiają jakieś, jakieś miłe uczynki? sprawiają mi jakąś radość, robią mi jaką, jakąś niespodziankę gestem, słowem, jakimś, jakimkolwiek zachowaniem. No i zauważ, co, co się dzieje dalej. Co się dzieje dalej, Zaczymy, zaczynamy iść tymi myślami. Zaczynamy po prostu tańczyć tak, jak one nam zagrały. Czyli zaczynamy się zastanawiać tak, no właśnie, na pewno to jest podejrzane. Czego ona może, może chcieć? I zaczynamy faktycznie sobie odpowiadać na pytanie, czego ona może chcieć, nie? Zaczynamy wymyślać historię. Jak to, aha, no tak, bo pięć lat temu tamto i wam to się wydarzyło. Gdzie się podzie, podziewa te, wtedy, w takim momencie Twoja radość? Nigdzie, nie ma. Nie ma na nią w ogóle mm, przestrzeni ani miejsca. Mamy oczywiście tych patentów wiele, między innymi no myślę, że taki bardzo, bardzo. Sztandarowy to jest też taki, że jeżeli cokolwiek się dzieje dobrego, to my to podważamy, ponieważ nam się to nie kalkuluje w głowie, że taka osoba jak ja, i tutaj daje się we znaki nasze, na przykład um, poczucie niskiej wartości, brak pewności siebie. Że taka osoba, jak ja na to nie zasługuje, że to był w ogóle przypadek, że ojej, za chwilę wszyscy się dowiedzą, że tak naprawdę ja nie jestem nic warta, że ja niedobrze wykonuję tę swoją pracę, że mi jeszcze bardzo dużo brakuje. W związku z tym to, że się czymś tam zachwycili, to, że ktoś mnie pochwalił, to, że dostałam jakąś nagrodę, nie, nie, nie to wielka pomyłka. To tak naprawdę nie wiem, może ktoś był kulturalny, a może to jest jakiś znowu takie podejrzliwe. Wytłumaczenie, może to jest jakiś, jakiś spisek, jakiś coś, 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 tutaj jest, coś tutaj jest śmierdzącego, nie? To nie tak. Co się dzieje z radością? Nic. Po prostu ona znika. Omijamy ją szerokim łukiem. A więc znowu nie robimy na nią przestrzeni. Dlaczego? Może tak, zaznaczę, że tych patentów na to, jak sobie ignorować momenty radości, zadowolenia z życia i z siebie i z innych. Jest bardzo dużo tych patentów, więc wybierz taki, który, go, po który ty akurat sięgasz. Natomiast dlaczego uznałam, że to jest jedna z dwóch kluczowych umiejętności, żeby faktycznie cieszyć się pozytywnymi momentami? Dlatego, że jeżeli tego nie robimy, jeżeli ciągle lekceważymy je, jeżeli gdzieś tam spychamy je, jako nieważne. My jesteśmy tego nie warci. To był tylko przypadek. O w ogóle tamta osoba to z jest uprzejma. Ona tak naprawdę nie miała nic dobrego na myśli i TP, i td. To znaczy, że ciągle przekonujemy siebie, a wierz mi, wystarczy kilka powtórek i siebie przekonamy. O tym, że no, życie jest straszne. Ja jestem straszna, i nie ludzie są straszni. Życie jest trudne, nie dzieje się nic dobrego, nie ma się z czego cieszyć. Naprawdę jesteśmy w stanie sami siebie przekonać, że to jest prawda, jeżeli za każdym razem, kiedy zdarza się coś dobrego, my swojej radości gdzieś tam zamykamy buzię, kneblujemy ją i stawiamy granicę, że nie, nie. nie. Cieszyć, to, to, to nie wiem, dzieci mogą się cieszyć, ale nie dorośli. Dorośli są poważni i bardzo obiektywnie podchodzą do swoich. Spraw, tak? I uśmiecham się tutaj, bo cóż to za obiektywizm? Nie? Kiedy każde pozytywne wydarzenie interpretujemy jakimś cudem, przewracamy jak naleśnik na drugą stronę i nagle wychodzi na to, że to jest jednak minus, chociaż wygląda na początku jako plus. Dlatego uważam, że umiejętność cieszenia się tym, co jest dobrego, nawet jeżeli to jest bardzo drobna rzecz, zauważanie tego, intencjonalne powiedzenie sobie, że o, Ktoś mi dał prezent. Czyli nie będę od razu mówić: nie trzeba było! Po co, to, oj, po co się wykosztowałaś? I, Tylko sobie pomyślę, wow, ta osoba mi wysłała jakiś prezent. Dostała. Dostałam od niej prezent. To jest fantastyczne. Dostałam kubek nie? na herbatę. Ale fajnie, będę się nim cieszyć. Widocznie poczuła jakiś impuls, żeby mi sprawić przyjemność. Co dobrego mi da? To, że ja ten impuls będę dyskredytować, że ja to dobre od siebie będę absolutnie strzepywać jak jakiś kurz lub śnieg. Co to mi da? Nie? Z czym ja zostaję w tym momencie? Z, najprawdopodobniej z niewiarą w ludzki, ludzkie dobre odruchy, z niewiarą w to, że w życiu się zdarzają dobre rzeczy z brakiem umiejętności cieszenia się, takiego faktycznego, autentycznego, pełnego cieszenia się i yy, z przeświadczeniem, że no, mi się nic dobrego nie zdarza. I to, to wszystko nie zadziało się dlatego, że faktycznie ten świat jest taki okropny, tylko dlatego, że ja mam w nawyku odtrącać od siebie to, co jest dobre. I to mała uwaga, jeżeli Ciebie to gdzieś dotyczy, jeżeli masz taki odruch, żeby właśnie dyskredytować to, co dobre, a nie intencjonalnie sobie powiedzieć: Okej, okay, dobra, te teraz robię pauzę na 5 minut, tylko po to, żeby się nacieszyć tym kubkiem, albo robię pauzę na cały weekend, żeby się cieszyć awansem, żeby zrobić tą przestrzeń, dać sobie tą, 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 tą przestrzeń na samą radość. Żeby to zrobić, Gdzieś musimy sobie okazać jakiś rodzaj łagodności, jakiś rodzaj wyrozumiałości i spojrzenia na siebie przyjaznym okiem czyli coś, co ja nazywam autopatią, można to nazwać samowspółczuciem, samopieką, jak chcesz. W każdym razie jest to takie spojrzenie na siebie trochę miększe, takie, które powie: "Okej, okay, no faktycznie. Ktoś mi wysłał prezent, ktoś mi powiedział komplement. Udało mi się zdobyć ten dyplom, ten awans, ten krok, do zrobić do przodu w rozwoju. Poklepię siebie po ramieniu. Powiem sobie kilka dobrych słów. Pozwolę sobie na to, żeby się pocieszyć, żeby po prostu pobyć z tą emocją, jaką jest radość. Mimo, że gdzieś coś w głowie mi dyktuje, że nie, nie, że życie jest pełne niebezpieczeństw, że to jest jakiś podstęp, że to nie jest prawda. Właśnie ta autoempatia, ta opieka nad sobą wskazuje na to, że okej, okay, te myśli są, ale w, te, w tym momencie, w tych pięciu minutach ja sobie je odsunę na bok, zrobię dla siebie przestrzeń, po to, żeby się podelektować tą radością. I to jest bardzo ważna umiejętność, dlatego że dzięki takim małym momentom, one mogą trwać po minucie, ale one się kumulują. Jeżeli je zaczniesz kolekcjonować, a nie tylko dowody na to, jakie życie jest straszne, to znaczy, że zaczniesz przesiąkać tym przekonaniem, że okej, okay, życie bywa straszne, ale nie tylko, że są też momenty inne. I Lepsze, fajne, radosne, lekkie. I że ciebie też dotykają. Że ciebie też dotyczą i spotykają. I to jest super ważna umiejętność, która jak widać, ma bardzo wiele. My mamy na to bardzo duży wpływ. Nie musimy tylko i wyłącznie polegać na tym, żeby już faktycznie gdzieś świat nam pokazał, że dobre są momenty. Nie, świat nam pewnie pokazuje. Tylko czy my umiemy to dostrzegać. I wcisnąć ten hamulec, żeby sobie powiedzieć, o, to było super. Ten moment był super. Do tego może służyć rozmowa, do tego może służyć ta pauza, o której mówiłam. Do tego może służyć jedno pytanie pod koniec dnia, na przykład, co poszło dzisiaj w porządku? Co poszło dobrze? Tak? To nie musi być gigantyczna rzecz. Może być jakaś mała rzecz. Fajna zabawa z pieskiem, tak? I piłeczką. Poszło dobrze. To był fajny moment. Umiejętność zauważania tego buduje, to są pewne fundamenty, podwaliny, pod twoje samopoczucie, zadowolenie z siebie, zadowolenie z życia, twoją, twoje poczucie własnej wartości, własnej ważności. Twój spokój. Twoją umiejętność dania sobie spokoju. Myślę, że to są super ważne rzeczy. Ok, przechodzimy do punktu drugiego. Punkt numer dwa. Nie porzucaj siebie, kiedy robi się ciężko. I tak jak w pierwszym punkcie mamy umiejętność, która się przydaje na momenty, kiedy świeci słońce, tak drugi, drugi punkt to jest umiejętność, która przydaje się wtedy, kiedy zacznie padać deszcz. A że słońce i deszcz się przeplatają i bywają po prostu naprzemiennie, są integralną częścią naszego życia i pogody, to przygotujmy się na oba warianty. A Drugi z nich, wtedy kiedy jest deszcz, kiedy robisz ciężko, kiedy przytłacza cię rzeczywistość, codzienność, kiedy twój wewnętrzny krytyk ciebie dobija i naprawdę kopie leżącego. Wtedy właśnie przydaje się ta umiejętność, a mianowicie coś co jest trochę w takiej kontrze do nawykowego reagowania na ten deszcz, na trudny moment. Bo co się dzieje nawykowo, powiedz mi? Co się dzieje, kiedy nie zdajesz egzaminu? Co się dzieje wtedy, kiedy nie dostajesz pracy, o którą się bardzo starałaś? Kiedy twój związek się rozpada, a ci jest go żal, bo chciałbyś, żeby on trwał? Kiedy ktokolwiek cię odrzuca? Kiedy robi się ciężko, trudno? W związku, w pracy, na uczelni, gdziekolwiek. Pomyśl sobie jakiejkolwiek trudnej sytuacji, która ciebie dotyka. Kiedy coś tracisz? Tracisz nadzieję, tracisz yy, związek, tracisz wizję przyszłości, która miała być cudowna, a jednak się rozmyła. Co się wtedy dzieje? I nie pytam o same okoliczności, tylko co się dzieje z Tobą? Jak zaczynasz na siebie patrzeć w takim momencie? Jak zaczynasz do siebie mówić? Jak siebie, nie okoliczność, ale siebie komentujesz w swojej głowie? czy przypadkiem, to nie jest tak, że właśnie w tym momencie, kiedy tak już upadłeś, to dalej kopi kopiesz leżącego, czyli sobie mówisz, no to twoja wina. Mówisz sobie. Trzeba było się bardziej starać. Albo, no tak, znowu ciebie ktoś porzucił, bo ciebie się w ogóle, z tobą się nie da żyć. Albo wszystko ci się nie udaje. Całe życie to jest jedno wielkie, wielka, jedna wielka porażka. Zobacz, jak inni mają. Zobacz, jak sobie inni radzą. Tamten zarabia tyle, tamta ma Cudowny dom, a ty co? I tp, i To jest właśnie to, o co ciebie pytam. Czyli w jaki sposób siebie traktujesz, kiedy robi się trudno? I to, co chcę ci dzisiaj sprzedać, to, co chcę ci dzisiaj naprawdę zareklamować, to jest umiejętność nie odwracania się od siebie plecami wtedy, kiedy robi się ciężko. To jest umiejętność, która... Jest trudna do wypracowania, jeżeli jesteś jedną z tych osób, która doświadczała porzucenia w trudnych momentach swojego życia, zaczynając od dzieciństwa, czyli wtedy, kiedy dostajesz złą ocenę, kiedy narobiłeś jakieś problemy w szkole, zostałeś, zostawałeś, lub zostawałaś sama z tym problemem, czyli powiedziano ci iść do swojego pokoju. Albo zejdź mi z oczu, jak mogłeś. I to czyli wielka krytyka, wielki atak, podczas gdy ty już i tak zmagałeś się ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami i z okolicznościami. Jeżeli masz takie doświadczenia, jeżeli to spotkało ciebie więcej niż raz, to bardzo możliwe, że to, w jaki sposób ktoś traktował ciebie, kiedy się robiło trudno stało się dla Ciebie taką lekcją, matrycą, na podstawie której Ty nauczyłeś się traktować siebie, kiedy robi się trudno. Czyli innymi słowy, zacząłeś już sam sobie robić to samo, co Tobie robiono wcześniej e, rękoma innych ludzi. Czyli dawano odrzucenie, dawano chłód, dawano brak zrozumienia, brak tolerancji. Czyli w innym, innymi słowem mówiąc, wszystko jest dobrze, póki świeci słońce. Ale niech się tylko coś zadzieje złego, niech tylko zbijesz talerz, talerze lub kubek w kuchni, niech tylko przyjdziesz z tą złą oceną, niech tylko coś się zadzieje nie tak, jak według planu, to ta nasza bliska relacja, to nasze dobrze przestaje istnieć. To po prostu tniemy nożem, to nie ma, wszystko jest zerwane, jesteś sam i sobie teraz radź. Zauważ, jak to jest okrutne, zauważ, jak to jest ciężkie, zauważ, jakie to jest chłodne. Warto to zauważyć, ten chłód, dlatego, że tylko wtedy możemy coś zmienić, kiedy to zauważymy. A zatem zauważ, czy przypadkiem te doświadczenia gdzieś nie zaczęły nie tylko przychodzić z zewnątrz, ale stać się twoim wnętrzem i atmosferą w twoim, w twojej głowie i w, twoje ser w twoim sercu. Zwłaszcza, kiedy robi się ciem nie ciemno, a ciężko. I co teraz? No no to właśnie teraz, dlatego mówię o kluczowej umiejętności. To nie jest coś, z czym my się rodzimy lub nie, mamy i lub nie koniec kropka, koniec historii. To jest umiejętność. Potraktuj to jak jazdę na rowerze, czy pływanie. Im więcej ćwiczysz, tym lepiej ci wychodzi. Im więcej się tego uczysz i ty o tym słuchasz, dopuszczasz do siebie te informacje, tym lepiej ci będzie to wychodzić. A zatem Ćwiczmy to. Ćwiczmy to, i na ten temat naprawdę już nie wiem ile razy o tym mówiłam. Od, Odeśleć to do jednego z tych filmów. Na temat tego, jak bardzo samokrytyka nie działa, jak bardzo jedyne, co poprawia poczucie własnej wartości, poczucie własnej ważności, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nie poddawanie się wtedy, kiedy robi się ciężko. I przyznawania się do własnych błędów, i otwartość i odwaga na to, by na tych błędach się uczyć, to wszystko się rodzi na jednym filarze to się rodzi, rodzi na filarze autempatii, zrozumienia siebie i dawania sobie wsparcia, tym bardziej wtedy, kiedy robi się ciężko, tym bardziej wtedy, kiedy myślisz a jest to tylko myśl, pamiętaj, myślisz, że nie zasługujesz na to. Bo wtedy siebie tak surowo oceniasz, że sobie myślisz: Nie, nie, nie ja nie zasłużyłem na ciepło. Ja jedynie zasłużyłem na chód. Otóż pozwól, że skoryguję to myślenie. Ciepło, wsparcie należy ci się bez względu na to, czy jesteś akurat na, na górze, czy wpadłeś w dołek. Dlaczego? Dlatego, że po prostu życie jest trudne. Samo w sobie życie jest trudne. I jesteśmy gdzieś na jakiejś planecie, lecimy nie wiadomo dlaczego i skąd wywodzimy się. Połapanie się w tych wszystkich zawiłościach, jest, jakimi są obsługa siebie, relacji, zbudowania jakiegoś życia, które miałoby sens, ograniczoność czasu, które jest nam dane, to wszystko jest tak skomplikowane, tak złożone i tak wymagające, że naprawdę, proszę cię, uwierz mi, ostatnie czego potrzebujesz, to jest to, żeby siebie jeszcze kopać za to, że próbujesz się połapać w bardzo skomplikowanej sytuacji, jaką jest życie na naszym planecie. A pierwsze, czego potrzebujesz, to jest zrozumienia i wyrozumiałości i wsparcia i ciepła. Wtedy, kiedy, się, kiedy, kiedy jest dobrze, cieszmy się tym, że jest dobrze. A wtedy, kiedy się robi ciężko i jest źle, nie opuszczajmy siebie. Nie okazujmy sobie chłodu i zimna, tylko wręcz właśnie przeciwnie. Dajmy sobie wtedy Dodajmy sobie wtedy energii, dodajmy sobie ciepła i zrozumienia. Wtedy o wiele łatwiej nam się będzie podnieść, bo przecież tak już leżymy na łopatkach. Potrzebujemy tego wsparcia, zwłaszcza z, z wewnątrz. Mam nadzieję, że ten film Ci się w czymś przydał i pomógł, i że bierzesz ze sobą i jeden, i drugi punkt. Bo to są troszeczkę tak jak nogi, na których fajnie jest stanąć i mocniej stąpać po tej ziemi. A zatem jedno i drugie jest potrzebne, jedno i drugie jest kluczowe, no i jedno i drugie jest takim moim e, spojrzeniem na to, co jest najważniejsze. Oczywiście zaznaczam, że jest to szalona misja, żeby znaleźć tylko dwa punkty, ale gdybym miała tak zrobić, to właśnie są nimi te dwa. Jeżeli masz trzeci, czwarty, piąty, jeszcze raz mówię. Mm, Daj znać w komentarzu. Gdybyś miał lub miała ochotę przegadać tego typu kwestie, na przykład te dwie umiejętności, w Twoim życiu czy one są obecne czy nie i w jaki sposób można je kultywować w rozmowie jeden na jeden, serdecznie zapraszam. A póki co jeszcze zapraszam Ciebie do newslettera, gdzie raz w tygodniu uczymy się tego, jak dać sobie spokój. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.